shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Siemano, Kauzy Tika z tej strony, Handluj Tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi. I ta seria krótkich handlarskich shotów. Drugi odcinek, druga część. Słuchajcie, czego nie lubią handlarze, bo teraz się akurat skupiamy na tym, czego nie lubią handlarze samochodami używanymi, samochodów używanych, a też osoby prywatne, bo podejrzewam, że jeśli ktoś sprzedaje samochód częściej niż raz, dajmy na to na 5 lat, ma jakby większą rotację tych samochodów, czy też ma 2, 3 czy 4 samochody w rodzinie i wymienia je sobie co roku, bo lubi, kto komu zabroni, no to często się z tym spotykamy. Ja na to mówię 900-ki, czyli ucinanie takie przez kupujących, przez osoby dzwoniące, kontaktujące się z Wami z automatu końcówki ceny. Czyli dajmy na to taki przykład. Jeżeli mamy 30 900, no to dla tej osoby tam już nie ma 30 900, tylko jest 30 000. Okej, może tak. Ale to samo dotyczy 5 900, bo jeżeli ktoś do mnie dzwoni w sprawie samochodu, który wystawiony jest powiedzmy za tą właśnie cenę, bo ja często wystawiam tak dla wyniku wyszukiwania, choćby na Oliksie czy na jakimkolwiek innym portalu, jeżeli ktoś sobie wpisze, że szuka danego samochodu do kwoty 6000 zł, no to ja nawet jeśli chciałbym wystawić samochód za 6400 i zejść do 6000, no to wolę sobie, czy tam do 6100, 6200 obojętnie, no to wolę sobie wystawić go za 5990 zł, za 5950 zł, czy za 5900 zł. Po prostu dla samego wyniku wyszukiwania. I też, słuchajcie, to jest czysta psychologia. To nie jest żadne wielkie odkrycie, bo jak wyglądają ceny na jakichkolwiek produktach? 99 groszy, 2,99, żeby nie przekroczyć. To jest czysta psychologia. Nawet marketingiem jest to ciężko nazwać. To są takie podstawowe praktyki stosowane w handlu już od lat, no i tak już jest. No i w czym jest ten problem? Problem jest w tym, że jeżeli ktoś do mnie dzwoni o samochód za 5900 zł, który jest tak wystawiony, już tam 999, pominijmy, 5900, to często z automatu ta końcówka znika. Ona jest jak wygumkowana, jakbym wpisał cenę ołówkiem i ktoś by sobie tam wygumkował tą końcówkę i zostaje 5000. Bo ktoś dzwoni sobie taki jegomość i mówi, halo, ja dzwonię w sprawie tego Peugeota wystawionego za 5000, a mówię, kurde, za 5000? Przecież nie mam takiego samochodu za 5000. Panie, wie pan co, ale ja mam za 5900 takie auto. No tak, 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 ale ta końcówka to wie pan, to zawsze tam. No wiemy, jeśli chodzi o końcówki, ale to nie jest tak, że ona zawsze tam. Bo równie dobrze, ja mogę chcieć ten samochód sprzedać wystawiony za 5900, za 5,5, bo tak jest przeważnie, za 5700. Bo się uprę i tylko 200 zł zjadę z ceny, bo tam jest powiedzmy samochód w super hiperstanie z udokumentowanym wszystkim od A do Z i nie ma za bardzo z czego zjeżdżać, po prostu cena jest wystawiona tak jak wystawiona i albo klient się z tym godzi, albo nie. Ale w oczach klientów często ta końcówka znika i obojętnie patrzy, jeżeli jest to 5000 tam 100 zł czy 200 zł, no to to jest jeszcze takie, wiadomo, to jest taka symbolika, tak? Ale cały 900 w przypadku samochodu za 30 900 zł, palszy. 20 900, no dobra. Ale jeśli wystawiane są samochody za 2900, 3900, czy też, co jest w ogóle śmieszne, 1900, bo też są takie samochody, ja wiem z doświadczenia, że to też nie są jakieś najgorsze te samochody, po prostu one spełniają swoją rolę. Jeżeli ja wystawiam coś za 2900, bo przy 1900 to już jeszcze na tyle ludzie mają w głowach, w większości, ale niestety nie jest to zasada, że tutaj już tak nie kombinują, ale powiedzmy to 2900. No i jeżeli ktoś chce z automatu uciąć mi tą końcówkę, uciąć mi te 900 z tej kwoty 2900 zł, już oczywiście pomijmy to, że na miejscu, no to już się okaże, wie pan co, bo to już tamto niefajne, to też niefajne, bo wiadomo, ta cena już jest zbita i cena w oczach takiej osoby, która przyjeżdża do mnie obejrzeć ten samochód, to on już nie przyjeżdża oglądać samochodu, który był wystawiony za 2900, tylko w jego oczach to już było przecież 2000. Przecież tak było dogadane przez telefon. A teraz o tych 2000 bijemy cenę w dół dalej. 1700, 1500 może. Czyli takie kombinowanie. I tutaj ktoś może powiedzieć, że co ty, handlarzu, mówisz o kombinowaniu, skoro wiadomo, jak to jest z handlarzami. No też nie do końca, ja się przeważnie pytam, ile ktoś chce za dany samochód
i na pewno nie narzucam tutaj swoich jakichś wycen, bo ja nie jestem rzeczoznawcą, z takiego założenia wychodzę. No i co? 2900 to jest 1/3 ceny. Często przy takich samochodach, które są właśnie wystawione za powiedzmy 2900 przeze mnie, przez handlarza. Jak myślicie, ile tam jest zysku na takim aucie? Te 900 na końcu to często jest cała marża z takiego samochodu. Z takiej marży trzeba jeszcze odliczyć wystawienie ogłoszenia za jakieś 5 dyszek, trzeba odliczyć podatek, który PCC, dodatkowo trzeba odliczyć jakiś dochodowy, jakieś koszta, paliwo i tak dalej i w efekcie zarabiamy na samochodzie po 500-600 zł, co też sumarycznie nie jest takie tragiczne, no bo wiecie, grosz do grosza i się zbiera, nie? Ale w oczach osoby, która dzwoni do nas, 900 z automatu musi zejść. I to jest taka sprawa, która średnio mi pasuje, zawsze mi przeszkadzała i chyba już tak zostanie. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Hej.